Dziś jest bardzo ważny dzień i to właśnie z okazji tego ważnego dnia oraz ważnego wydarzenia, jakim jest premiera gry Cyberpunk 2077 od polskiego studia CD Projekt Red, postanowiliśmy, że podsumujemy wszystkie, a przynajmniej te, które warto znać, informacje na temat produkcji. Jeśli więc zastanawiacie się, czy warto kupić, czy na pewno Wam się spodoba, mamy nadzieję, że nasz materiał pomoże Wam znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania. Zanim przejdziemy do omawiania gry, polecamy odwiedzić kompendium Cyberpunka na naszej stronie, które jest regularnie aktualizowane o nowe informacje. Link dajemy w opisie. No to co? Jakiś popcorn? Coś do picia? I jedziemy z materiałem. Cyberpunk 2077 to gra z gatunku RPG oparta na licencji Cyberpunka 2020, czyli gry fabularnej stworzonej przez Mike'a Pondsmitha jeszcze w 1990 roku. Za stworzenie produkcji, jak już zresztą wspomnieliśmy, odpowiada polskie studio CD Projekt Red, znane głównie oczywiście z serii Wiedźmin. Tytuł został zapowiedziany stosunkowo dawno, bo w maju 2012 roku i ostatecznie miał swoją premierę dziś. Na PC-tach, konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S i chyba tyle. Gra jest również dostępna w ramach usługi streamingowej Google Stadia. Akcja gry rozgrywa się w dystopijnej metropolii, którą jest Night City. Przenosimy się na tereny Kalifornii, czyli na południe od San Francisco. Teraz mała dygresja, ponad 5 milionów mieszkańców znajdowało się w Night City za czasów wydarzeń w Cyberpunku 2020. W Cyberpunku 2077 mamy mieć do czynienia ze znacznie większą ilością. Tym samym zaludnione miasto pogrążone jest w chaosie i za nic nie może podnieść się z kolan po wielkiej zapaści ekonomicznej. W praktyce całe Stany Zjednoczone są całkowicie zdane na podłe megakorporacje, z których znakomita większość zdążyła ustanowić własne prawo. Czym się te megakorporacje specjalizują? Głównie produkcją broni, cybernetyką czy biotechnologią. Każda z dzielnic Night City charakteryzuje się własną architekturą, strukturą demograficzną oraz funkcją w ramach całego miasta. Dzielnice zostały następnie podzielone na dalsze poddzielnice, którym nadano cechy pasujące tematycznie do większej dzielnicy. A teraz trochę o postaciach. W zależności od tego, jaką postać wybierzemy, mówię tutaj o płci, główny bohater może być kobietą lub mężczyzną, aczkolwiek w praktyce, w tytule CD Projektu, nie ma sztywnych ram. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne, w polskiej wersji językowej gry kobiecego głosu użyczyła Lidia Sadowa, a męskiego Kamil Kula. O tym, kim tak naprawdę jest V, decyduje wyłącznie gracz. Tyczy się to nie tylko samej postaci, ale również jej biografii. Tak naprawdę więc nie da się zbyt wiele o samym bohaterze powiedzieć. Jak podaje Wikipedia, V urodził bądź urodziła się 10 grudnia 2055 roku w Night City. Jest najemnikiem podejmującym się przeróżnych zleceń. Po dobraniu wszelkich cech w kreatorze postaci stajemy przed kolejną, niezwykle ważną decyzją, czyli wyborem ścieżki życia. W tym przypadku mamy trzy opcje. Nomad, ulicznik, czyli street kid oraz korpo szczur, czyli korpo. W zależności od tego, co wybierzemy, rozpoczniemy rozgrywkę w zupełnie innym miejscu w Night City. Inne będą również zadania, stąd więc jeżeli ktokolwiek będzie chciał doświadczyć w Cyberpunku absolutnie wszystkiego, najpewniej będzie musiał przejść grę 3 razy. Drugą ważną decyzją będzie wybór klasy startowej, również spośród trzech dostępnych opcji. Solo, Netrunner oraz Technik. Następną kwestią, którą omówimy, jest słynny Johnny. Silverhand to druga, zaraz po V ma się rozumieć, z najważniejszych postaci w grze Cyberpunk 2077. Oprócz tego jest również wokalistą i gitarzystą zespołu Samurai, o którym zaraz powiem nieco więcej. Zaczniemy jednak od początku, czyli wielkiego konfliktu w Ameryce Środkowej. Mamy rok 1990, a wspomniana wojna nie należała do wojen zwykłych, ponieważ była po prostu skorumpowaną akcją, w którą zamieszany był manipulacyjny rząd z masą szemranych akcji na swoim nieistniejącym sumieniu. Wszyscy wiemy jednak, że prawda w końcu zawsze wyjdzie na jaw, i właśnie tak było w przypadku konfliktu. Wkrótce cały świat dowiedział się o brudnych sekretach rządzących, przez co wielu amerykańskich żołnierzy złożyło broń, przeciwstawiając się korporacji. Do nich należał również Johnny Silverhand, który wrócił do domu do Night City. Choć wojna zmieniła jego życie na zawsze, dosłownie, bo cybernetyczne ramię pojawiło się bowiem w miejscu tego, które utracił podczas walki na froncie. I to życie ostatecznie postanowił rozpocząć od nowa. Właśnie w ten sposób powstał wspomniany zespół Samurai. Jest to pewnego rodzaju bunt Johnny'ego. Warto wiedzieć, że Silverhand słynął przede wszystkim z dwóch rzeczy.
swojego zespołu i niezwykle krótkich, nieudanych związków. Samuraj skradło serca całego świata, momentalnie stając się prawdziwym fenomenem, który praktycznie zawsze znajdował się na górze każdego muzycznego rankingu. Nie chcąc jednak zdradzić Wam zbyt wiele, Johnny według informacji zawartych chociażby w książce o świecie gry, która zadebiutowała przed produkcją w księgarniach, zmarł. Z powodów osobistych zorganizował niegdyś atak na siedzibę Arasaki, jednej z megakorporacji, gdzie napotkał na największą przeszkodę – Adama Smashera, niegdyś człowieka, dość nieszczęśliwego zresztą, teraz bezdusznego cyborga. Według legendy Smasher zastrzelił Silverhanda z karabinu. Problem w tym, że ciało nigdy nie zostało znalezione. Co więc John Silverhand robi w Cyberpunku 2077? Na materiałach promocyjnych możemy jednak bez problemu zauważyć, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju wirtualnego ducha Silverhanda, co sugerowałoby, że fizycznie jest on najzwyczajniej w świecie martwy. Być może skończył podobnie jak swoja była partnerka Alt Cunningham. Czas przejść do kwestii mechaniki oraz rozgrywki. Jak nie trudno się domyślić, twórcy oddali nam do dyspozycji ogromny, otwarty świat. Poszczególne dzielnice są na tyle rozległe, że gracz w wielu przypadkach wybierze poruszanie się samochodem, motorem lub metrem. Prawie wszystkie zdarzenia obserwujemy z perspektywy pierwszoosobowej, aczkolwiek podczas niektórych przerywników filmowych perspektywa zmienia się na trzecioosobową. Jeśli chodzi o wspomniane korporacje, określane w grze również jako Megacorps, czyli megakorporacje, są to wielkie, międzynarodowe firmy, które jakiś czas temu praktycznie całkowicie zdominowały świat cyberpunka. Podobnie jak we współczesnym świecie mamy do czynienia ze światowymi strukturami, które działają 24 godziny na dobę, kupując, sprzedając i zapewniając najróżniejsze usługi czy produkty. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy przyjrzymy się temu, jak korporacje działają od środka. Bezwzględna kultura biznesowa przestała bowiem być metaforą. Szantaże, wymuszanie, przekupstwo, a nawet szpiegostwo, czy w niektórych przypadkach zabójstwa, są chlebem powszednim. Całą sytuację można właściwie podsumować stwierdzeniem: małe korporacje działają ponad prawem, a wielkie korporacje to prawo samodzielnie ustanawiają. Między korporacjami w przeszłości toczyło się bardzo wiele większych i mniejszych wojen. Sporo z nich było konfliktami na mniejszą skalę, z reguły bardzo szybko rozwiązywanymi. Łącznie doszło jednak do czterech głównych konfliktów, znanych jako wojny korporacyjne. Wstrząsnęły one całym światem. Przejdźmy do następnego elementu. Są nim oczywiście gangi. To właśnie one rządzą ulicami Night City. Mogą pochwalić się najnowszymi wszczepami czy najnowocześniejszą bronią. Jak przyznał deweloper Mateusz Tomaszkiewicz, gangi są tak naprawdę siłą, z którą musi się liczyć każdy, kto chce działać w Night City. Dowiedzieliśmy się, że gangi będą mogły nawet zatrudnić naszego głównego bohatera. Aczkolwiek nie przyjąć, z racji tego, że V jest najemnikiem, nikt mu po prostu nie zaufa. Tomaszkiewicz zdradził przy tym, iż główny bohater należy do organizacji Afterlife, czyli legendarnej grupy najemników. Gangi, które znajdziemy w grze, to Six Street, Animals, Maelstrom, Tiger Claws, Valentinos oraz Voodoo Boys. Mieliśmy już podstawowe informacje o samym świecie oraz jego zawartości, więc najwyższy czas przyjrzeć się nieco systemowi walki. Walka w cyberpunku w gruncie rzeczy przypomina tę, którą większość z Was zna z innych pierwszoosobowych strzelanek. Warto jednak zauważyć, że chociaż mamy do czynienia z produkcją dynamiczną, tak nie jest to dynamika z rodem Warfare czy innych strzelanek nastawionych głównie na grę wieloosobową. Główną atrakcją jest oczywiście niezwykle potężny arsenał broni, które możemy podzielić na trzy główne kategorie: Power, Tech oraz Smart. Broń typu Power jest najbliższa współczesnej broni, aczkolwiek wyróżnia się na tle innych narzędzi chociażby tym, że pozwala na kontrolowane odbijanie pocisków od różnych powierzchni. Dzięki temu gracz będzie mógł strzelać do kogoś nawet jeśli ten ktoś chowa się za ścianą czy zwykłą osłoną. Broń typu Tech wykorzystuje energię elektromagnetyczną do miotania metalowymi pociskami z ogromną prędkością. Takie pociski również są w stanie przebić się przez ściany oraz osłony. Broń typu Smart pozwala z kolei na wystrzeliwanie pocisków samonaprowadzających, które śledzą wrogie cele w czasie rzeczywistym. Dzięki temu z łatwością trafimy przeciwnika, który wykonuje irytujące uniki, czy po prostu przed nami ucieka, lub znów chowa się za osłoną czy ścianą. W jaki sposób zdobędziemy broń? Poza najbardziej standardowym sposobem, jakim będzie po prostu kupno sprzętu od handlarzy, najlepszą broń będzie trzeba odebrać przeciwnikowi lub znaleźć w skrytkach rozrzuconych po całym Night City. Poznaliśmy również szczegóły dotyczące rzadkości broni. Jest więc broń powszechna, niezwykła, rzadka i legendarna. Im rzadsza dana broń, tym większą ma moc. Co ciekawe, każda broń legendarna posiada unikalną umiejętność, której nie ma żadna inna broń w grze. Dowiedzieliśmy się również, że bronie można modyfikować.
W cyberpunku istnieją dwa rodzaje modyfikacji broni. Do pierwszej kategorii należą elementy, które możemy do sprzętu doczepić, czyli np. tłumiki oraz celowniki. Takowe elementy wpływają na statystyki danej broni oraz oferują dodatkowe możliwości. Drugą kategorią są modyfikacje oprogramowania, czyli małe chipy, które instaluje się w broni, aby wpłynąć na jej statystyki. Tym sposobem możemy zwiększyć zadawane obrażenia, celność, czy też możemy podnosić szybkostrzelność. Tutaj pojawia się kolejna ciekawostka. Niektóre z modyfikacji będą mogły całkowicie zmienić sposób korzystania z broni palnej. Dla przykładu, podano tutaj uzyskanie dostępu do amunicji nieśmiercionośnej lub pocisków biochemicznych. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze hakowanie oraz broń biała. Następnym systemem, który omówimy, jest system rozwoju. To w ogóle jest całkiem ciekawa kwestia. Nie znajdziecie tutaj bowiem tradycyjnych klas postaci. Choć rzeczywiście mamy do czynienia z trzema głównymi gałęziami, solo, netrunner oraz technik, tak gracz nie jest w żaden sposób ograniczony. Możemy łączyć umiejętności, rozwijać się w taki sposób, aby całkowicie dostosować produkcję do swoich preferencji. Każda ścieżka życia gwarantuje zupełnie inny prolog oraz późniejsze atrakcje w grze. Pierwsza ścieżka, czyli solo, to punkt wyjścia. Najemnicy, zabójcy oraz ochroniarze. Znaczna większość z nich uczyła się swojego fachu pracując w korporacjach. Kiedy jednak wracają na tę ścieżkę, stają się elitarną maszyną do zabijania, która nie musi się martwić szefem nad głową czy inną formą zewnętrznej kontroli. Bycie kimś takim jest jednak kosztowne, a ceną jest człowieczeństwo. Coraz więcej wszczepów, coraz więcej elektronicznych części w coraz mniej ludzkim ciele. Solo w wielu przypadkach decydują się na niebezpieczne zlecenia, które wymagają od nich nadludzkich zdolności. Wiemy również, że solo posiada umiejętność specjalną pozwalającą wyostrzyć zmysły, które szczególnie przydadzą się podczas walki. Combat Sense umożliwi graczowi dostrzec niebezpieczeństwo czy wszelkiego rodzaju pułapki. Drugą ścieżką jest Netrunner, cyberpunkowy haker. W przeciwieństwie do hakerów, których znamy z dzisiejszych czasów, Netrunnerzy wykorzystują połączenie pomiędzy własną świadomością oraz siecią komputerową, lub w niektórych przypadkach innymi osobami. O ile wybranie ścieżki solo zapewnia nam swobodę w bezpośrednich starciach z przeciwnikami, o tyle wybranie ścieżki Netrunnera znacznie bardziej przypomina wybranie ścieżki przepełnionej skradaniem się, zdalnym uzyskiwaniem informacji czy dostępu do poszczególnych obszarów i ogólnie pojętym cichym podejściem do rozgrywki. Twórcy wielokrotnie pokazywali nam Netrunnera w akcji. Hakowaliśmy drzwi, zabijaliśmy za pomocą sprzętu na siłowni, czy też odłączanie przeciwników od ich broni. Możliwości będzie mnóstwo. Trzecia ścieżka to technik, prawdziwy miłośnik technologii, rozkładania wszystkiego na części pierwsze i ulepszania tego, co tylko da się ulepszyć. To prawdziwi geniusze. Z jednej strony mamy bowiem myślicieli praktyków, którzy bez najmniejszego problemu mogą zbudować śmiercionośną bombę, tworzyć zaawansowane systemy do walki czy obrony, a z drugiej strony mamy fanów wszelkiego rodzaju cybernetyki zajmujących się wytwarzaniem szczepów oraz innych mechanicznych elementów, które następnie mogą sami wykorzystać na własną korzyść. Po odpowiednim rozwinięciu naszych umiejętności uzyskamy dostęp do coraz to lepszych i niekoniecznie legalnych modyfikacji i wielu innych cudów. Jeśli chodzi o ścieżki życia, nieco więcej na ten temat dowiedzieliśmy się podczas drugiego pokazu serii Night City Wire. Pozwolimy sobie w tym momencie zacytować Filipa Webera, koordynatora projektów zadań. Wybrana przez nas ścieżka życia zasadniczo będzie miała wpływ na wiele rzeczy przez całą grę. Nasza gra może się zacząć na jeden z trzech różnych sposobów w zależności od wybranej ścieżki życiowej. Pierwszym przykładem jest ścieżka punka, Street Kid. Nasz bohater zna ulice i gangi, zna slang, wie co się dzieje w niższych warstwach społecznych. Równie ciekawie będzie, gdy zaczniemy grę jako nomad. Przez twórców zwani Badlandami, który ponad wszystko ceni swoją rodzinę. Tyle, że z jakiegoś powodu decydujemy się pozostawić i musimy znaleźć sposób na dostanie się do Night City, aby rozpocząć tam nowe życie. Trzecią ścieżką jest Corpo, czyli Corporate. A wybranie jej oznacza, że naszym domem nie są ulice Night City czy pustynne Badlandy, tylko sale konferencyjne. Dzięki temu nasza postać będzie mogła od czasu do czasu wyczuć ludzi, z którymi robimy interesy, czy wyczytać coś między wierszami, aby następnie wykorzystać to na swoją korzyść. W trakcie omawiania ścieżki życia, Weber przypominał, że cyberpunk to RPG z krwi i kości, co oznacza, że gracz może całkowicie wczuć się w swoją postać. Ścieżki życia nie są jedynie kolejnym elementem. Nasz wybór będzie dostarczać nam dostęp do nowych możliwości przez całą grę, co przejawiać się będzie chociażby dodatkowymi opcjami dialogowymi. Moglibyśmy mówić jeszcze długo o samochodach na przykład, ale pozwólcie, że pominiemy tę kwestię i zamkniemy nasz i tak już wystarczająco długi materiał kilkoma słowami o technologii Braindance, którą często będziecie używać podczas grania. Technologia Braindance została wynaleziona we wczesnych latach 2000 na Uniwersytecie Santa Cruz.
Cały proces polegał na nagrywaniu cudzych doświadczeń, które następnie były odtwarzane przez innych ludzi, aby mieli wrażenia, że sami przeżywają dokładnie to, co widzą. Co ciekawe, początkowo braindance stosowano głównie w ramach terapii oraz rehabilitacji więźniów. Aczkolwiek w 2077 technologię coraz częściej wykorzystywano do typowej rozrywki, również dla dorosłych. Patrick Mills, który omówił podczas Night City Wire materiał z rozgrywki prezentujący braindance, zdradził, że w grze często pojawia się tak zwany czarny braindance, zwany również jako XBD. Za przykład użycia XBD podano zgonowce, nagrania podczas których osoba, której doświadczenia rejestrowano, naprawdę w danym momencie umiera. W praktyce będziemy mogli uruchomić braindance w trybie edycji, aby zobaczyć pewne poszlaki, jakie zostały zarejestrowane przez danego aktora. Gracz przewija nagranie do przodu lub do tyłu w poszukiwaniu wskazówek. Twórcy zaznaczyli, że nawet takie wskazówki opowiadają zawsze jakąś historię. Naszym zadaniem jest właściwe prowadzenie śledztw prowadzących do różnego rodzaju zagadek, które będziemy rozwiązywać właśnie za pomocą technologii braindance. Jeden z deweloperów, Patrick Mills, któremu towarzyszył Paweł Sasko podczas tak zwanego Dev Insightu po prezentacji fragmentu rozgrywki, przyznał, że braindance jest dla CD Projektu Red jednym ze środków narracji. Nie jest to jakiś przedmiot kolekcjonerski. Nie jest też tak, że po prostu sobie wchodzisz, przechodzisz jakąś sekwencję i mówisz, już to gdzieś widziałem. Technologię porównano jako dziurkę od klucza, w której deweloperzy mogą pokazać życie mieszkańców Night City. Korzystając z technologii braindance, gra poruszy dość poważne tematy, jak chociażby trauma z dzieciństwa, różne idee filozoficzne, a nawet tematy związane z religią. Czy rzeczy, które raczej nie pojawiają się w opowieściach o działających w miejskiej dżungli najemnikach. No dobra, mamy to. Teraz przyznajcie się w komentarzach, czy kogoś zaciekawiliśmy. A może zachęciliśmy do czytania w grze absolutnie wszystkiego. Cyberpunk 2077 rozgrywa się przecież w naprawdę ogromnym, genialnym i przede wszystkim interesującym uniwersum, które pewnie na każdym kroku skrywa jakąś tajemnicę. Tajemnice, których odkrywanie nie zaburzą setki bugów, które aktualnie doświadczamy w grze. Dajcie znać w komentarzach, czy macie już swoją wersję gry, czekacie na patche, cokolwiek. Z chęcią poczytamy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.